Jesteśmy już po czterech seriach gier serii A. Czeka teraz nas angielski tydzień, czyli kolejka w środku tygodnia, potem weekendowa, potem puchary, potem kolejna kolejka i tak się to będzie kręciło, więc uznałem, że tak po czterech kolejkach można, znaczy w sumie nie można wyciągać wniosków jakichś takich bardzo daleko idących, ale still możemy sobie popatrzeć i poprzewidywać, co się będzie działo, co już się wydarzyło w tym momencie i kto jak w tym momencie wygląda na poziomie serii. A więc przygotowałem sobie taką podstawową dziesiątkę, która... Takie 10 rzeczy, które możemy wywnioskować po pierwszych kolejkach Serie A i co za tym może pójść. Zapraszamy! Słuchajcie, nie spodziewałem się, że w momencie, kiedy wypuszczę przewodnik do druku, że kiedy rano puszczę wszystkie pliki, będzie fajnie i w ogóle, że ruszy karuzela trenerska. Swoją drogą, przewodniki, jak materiał jest dzisiaj we wtorek, no to jutro już powinna pojawić się pierwsza partia, tak jak informowaliśmy na naszych social mediach. Będziemy po prostu wysyłali turowo, w zależności kto jak pierwszy zamówi, bo po prostu rzeczy, które spowodowały, to rzeczy, które nie są zależne od nas, ale mniejsze. Zaczęło się ciekawie, ponieważ w zeszły wtorek już Cagliari zmieniło trenera i Leonardo Sampieciego zastąpił Walter Mazzarri, a parę godzin wcześniej Eusebio Di Francesco pożegnał się z Hellasem Verona i jego miejsce zajął Igor Tudor. No, obydwa te zespoły po wejściu nowych mioteł zdobyły punkty. Hellas pokonał Romę, natomiast drużyna Cagliari zremisowała z Lazio, więc mogło się dziać absolutnie wszystko. Ale też weźmy pod uwagę, że to nie są pierwsze zwolnienia, znaczy na pewno to nie miały pierwsze zwolnienia, ale zaraz ta lawina może ruszyć, no bo zagrożony jest Fabrizio Castori z Salernitany, zagrożony jest Thiago Motta. Z urzędu jest zagrożony Davide Ballardini, nie wiadomo jak to będzie jeszcze z Aurelio Andreazzolim, no bo wiadomo jak to jest z tym Empoli, jak było ostatnio. Facet został zwolniony w listopadzie, potem przywrócili go w lutym, żeby ratował sezon. No i nie wiadomo jak będzie z Paolo Zanettim, ale właśnie odnośnie tych Beniaminków, no to powiemy sobie za moment, bo już w drugim punkcie. Beniaminkowie, wiecie co, ja myślałem, że to będzie naprawdę taka, tegoroczna ekipa Beniaminków będzie naprawdę spoko i będzie można ich dosyć fajnie oglądać. Natomiast mamy taką sytuację, że Salernitana ma bilans 2-12 i jest zespołem absolutnie tragicznym, jednym z gorszych Beniaminków ostatnich lat, że oni wchodzą i nie prezentują sobą absolutnie nic. I grają piłkę prymitywną do takiego stopnia, że chyba nawet Zagłębie Sosnowiec sprzed trzech sezonów w Ekstraklasie by się wstydziło tak kopać piłkę. Jest Wenecja, która wygrała z Empoli, taki bezpośredni pojedynek między Beniaminkami, ale nie rozumiem Paolo Zanettiego, dlaczego zawodnik, który zrobił grę w wygranym meczu, czyli Mattia Aramu, w pozostałych trzech w ogóle nie wyszedł na plac. To w ogóle dla mnie było jakieś kuriozum. Ale no, Paolo Zanetti też z naszych źródeł wiemy, że to nie jest facet łatwy we współpracy. No i ta Wenecja może mieć ciężary, no a Empoli no, po raz kolejny. Znowu to jest ekipa, która wzięła szturmem drugą ligę, a w pierwszej lidze dzieją się ciężary. No mają jedną wygraną na Allianz Stadium, fajnie. Ale potrafili przegrać się z Wenecją, no mecz z Lazio to zrozumiałe. Sampdorią w sumie też, no... No okej, zobaczymy jak to dalej będzie wyglądało, bo w tym momencie sami widzicie jaką mamy walkę na niższych szczeblach o to kto może spaść z ligi i może być zabawnie. Punkt trzeci. Idziemy teraz tak trochę do środka tabeli, do miejsca gdzie znajduje się przez wielu lubiana Atalanta Bergamo. I nie wiem czy kojarzycie, jest taki mem z kibicem Liverpoolu siedzącym płaczącym i takie mamo to znowu się dzieje. No i można by było zrobić parafrazę tego mema, że mamy Atalantę, no i to się znowu dzieje, ponieważ... przyjrzyjmy się od kiedy przed Gasperini, jak wyglądają początki sezonu Atalanty. 16-17, 3 punkty. Sezon później 4 punkty, 4 punkty, 7 punktów. W ostatnim sezonie 9 punktów. W tym sezonie jest ich 7 i w zasadzie po 4 kolejkach to nie jest jakiś tragiczny bilans. Zgoda, ale... Jeżeli Atalanta głośno myśli o tym, że to już jest ten moment, że to już jest czas na walkę o Mistrzostwo Włoch, no to takimi początkami sezonów, kiedy oni się dopiero rozkręcają w okolicach kolejki numer 10, wygląda to źle, ponieważ zawsze potem jest gonitwa za czołówką i po prostu drużyna, która aspiruje do zdobycia mistrzostwa, zawsze im odjeżdża na tyle, że potem Atalanta musi się zadowalać trzecim miejscem. Może być bliska drugiego, ale no nie szarżujmy. I tak doskonale wiemy, że
to, co się dzieje teraz w DEI w ogóle w ostatnich latach, to jest dla kibiców tego klubu totalna anomalia i coś absolutnie niespotykanego przez niemal 115 lat ich historii. No nie, 115 będzie w przyszłym roku, więc sami widzicie, jak jest. Ale pierwsze cztery kolejki Atalanty w ogóle nas do niczego... Znaczy, nic nam nie mówi o tym zespole, no bo wygrali z Torino po golu Piccolego i to tak rzutem na taśmę, później remis z Bolonią, później wydarzyła się akcja, że przegrali z Fiorentiną po rzutach karnych Vlachovicia, teraz ledwo wygrali z Salernitaną, więc to jest problem, to jest źle, ale Atalanty nie skreślamy, no bo wiadomo, jak to się skończy. Słaby początek, a potem wjadą na obroty i jest to co zawsze. Punkt czwarty. Fiorentina jest top. Słuchajcie, Fiorentina jest top. W tym momencie Vincenzo Italiano pokazuje, że naprawdę on na Uniwersytecie Trenerskim w Coverciano nie spał na wykładach, tylko uważał, notował i w zasadzie cała ta jego praca zbiera owoce, bo widzimy, jaką drogę przechodził od Trapani do Specji. W Specji 2 lata, teraz dostał szansę we Fiorentinie i on ten zespół układa na własną modłę. No i w tym momencie Fiorentina, pomimo porażki z Romą, ma tyle samo punktów, co właśnie wspomniana Roma. Ma 9 punktów, puka do bram czołówki. Aczkolwiek jak sami widzimy, że to top 7 w tym sezonie jest dosyć mocno... Znaczy w tym sezonie. Już od 2 lat jest bardzo mocno zabetonowany i ciężko się do niego dopchać. Tak tutaj czeka go bardzo ciężkie zadanie. Ale jak mówiłem w tekście do przewodnika z tak zwanej wersji demo, że to jest ten moment, kiedy drużyna właśnie Fiorentiny może nieśmiało bić się o siódme miejsce, no bo ten, kto będzie z tej skostniałej ekipy walczył o siódemkę, to sobie pomyśli, że ta Liga Konferencji to jest mu w ogóle niepotrzebna, że to jest no w ogóle na jesieni to rozwala cały plan i będzie chciał odpuścić, żeby po prostu na siłę w tym europejskim pucharze nie grać, a dla Fiorentiny to jednak prestiż, bo to powrót do Europy. A kto jak nie Vincenzo Italiano będzie w stanie to wszystko naprawić? Słuchajcie, facet robi niesamowitą robotę. Wystarczyło dodać mu odpowiednie komponenty w postaci Nico Gonzaleza. Dusan Vlachovic, słuchajcie, rośnie z każdym meczem. No i chyba ta cena, którą widuje Rocco Commisso, w żadnym wypadku nie będzie rozpatrywana pod względem ceny, która jest zbyt wysoka, no bo można zainwestować w 21, od przyszłego roku w 22-latka, który... No, będzie po prostu, wygląda na to, że ze swoim mentalem będzie coraz lepszy. Numer piąty to są drużyny, które zostały odbudowane w jakiś sposób, chociaż czy można mówić o odbudowaniu Udinese, które w zeszłym sezonie utrzymało się bez żadnych problemów. No w sumie to nie, bo Udinese, jak sami doskonale wiecie, to są karaluchy, które zawsze gdzieś się utrzymają, zawsze pozostaną w tej lidze i nie ma w ogóle możliwości... Słuchajcie, oni nie spadną, nie ma szans. Jeżeli ktoś się o to łudzi, no to od razu mówię... Skończ, człowieku. Oni się utrzymają. Stracili przed sezonem Musso, stracili przed sezonem Rodrigo de Paula, a jednak to wygląda. Wiadomo, że wczorajszy mecz z Napoli nieco to fałszuje, ale umówmy się, Napoli jest zespołem z zupełnie innej półki i oni po prostu jak weszli na obroty, no to Udinese nie miało nic do powiedzenia. Ale ta konsekwencja w pozostałych spotkaniach, nie wiem, gol w ostatniej minucie ze Specją, fantastyczne rozklepanie Wenecji, czy mecz z Juve, gdzie okej, ten mecz zremisował im Wojciech Szczęsny, ale Udinese grało do końca, no i Luca Gotti to jest szef, a cała ta drużyna jest taka sobie, no i raczej na pewno to oni nie będą w tej grupie pościgowej walki o utrzymanie. A drugim zespołem jest Torino, bo póki co może wyniki tego nie pokazują, ale gra jest dużo lepsza niż za Gianpaolo łamane na Nicola. No a Ivan Juric to jest po prostu szef. Zobaczymy w przyszłym sezonie, jak Andrea Belotti w końcu stamtąd się zawinie, czy będzie tam jakiś długofalowy plan rozwoju, czy po prostu tam to padnie. Bo jeżeli Torino nie otrzyma złamanego centa za takiego piłkarza, no to mogą być ciężary. Punkt szósty. Podoba mi się ta czołówka, naprawdę, bo tutaj nie ma krzty przesadyzmu w tym, że mamy Napoli, Inter, Milan i Romę w absolutnej czołówce Serie A. No tam depsze po piętach Fiorentina, jest jeszcze Atalanta. Jest generalnie, no, można złośliwie powiedzieć, że brakuje Juve, ale o Juve będzie zaraz. No w pierwszej czwórce są zespoły, które w tym momencie najbardziej aspirują o to, żeby walczyć o Ligę Mistrzów, walczyć może nawet o Mistrzostwo Włoch, chociaż z tą Romą mam problem, ale to będzie dalej.
No, wygląda na to, że w niektórych klubach stabilizacja, tak jak w Milanie, jest spoko. No, w Interze o stabilizacji niby nie możemy mówić, ale z drugiej strony grają tą samą formacją co rok temu. I pomimo strat personalnych wygląda to tak samo spoko. Co spowoduje, że ten nieprzewidywalny sezon może mieć również nieprzewidywalny finał. Numer 7, Juventus. Juventus rozpoczął sezon gorzej niż Arsenal, a opinia publiczna przemilczała sprawę i no wiadomo, medialność Arsenalu jest dużo większa, więc ubaw był niewyobrażalny, kiedy dopiero z Norwich udało im się wygrać pierwsze spotkanie, teraz wygrali z Burnley, ale teraz wróćmy do Juventusu. Remis 2-2 z Udinese, porażka z Empoli u siebie, porażka z Napoli i remis z Milanem, gdzie Milan mimo tego, że zagrał fatalną pierwszą połowę, no ma z tyłu głowy to, że miał dzień mniej odpoczynku i grał z Liverpoolem, a Juventus dzień wcześniej grał z Malmę. Milan był przetrzebiony kontuzjami z przodu, a mimo to Rossoneri, mimo słabej pierwszej połowy, żałują tego, że nie udało się na Juventusie wygrać. No tam akurat uratował Wojtek Szczęsny. Ale problem Juventusu jest, słuchajcie, tak złożony w tym momencie. No, są w strefie spadkowej, ale no, to nie jest tak, że oni spadną z ligi. No umówmy się, będą raczej zdobywali punkty, będą pieli się w ligowej czołówce, ale notowania Juventusu, które były typowane na mistrza przed sezonem, no, może się okazać, że te przewidywania zostaną bardzo szybko zweryfikowane. Massimiliano Allegri tam w ogóle krzyczał po meczu z Milanem, że i oni chcą grać w Juve. Wojtek Szczęsny się kłócił z Adrienem Rabiot. No, tam w ogóle dzieje się wszystko, co najgorsze. No i zobaczymy, no bo umówmy się, no raczej to nie będzie drużyna, która będzie grała w przyszłym sezonie w Lidze Europy, no bo ten skład może nie jest powalający, ale nie jest aż tak słaby, żeby po raz kolejny walczyć o tylko i wyłącznie czwarte miejsce i nic innego, ewentualnie czekać na potknięcie, żeby nie zająć piątego miejsca. Może się tak wydarzyć, ale nie musi. No, Massimiliano Allegri moim zdaniem jest zbyt dobrym trenerem, żeby to wszystko ogarnąć, ale też mam wrażenie, że on przed sezonem nie wiedział, w co on się pakuje i teraz zapakował się w naprawdę niezły Saigon, z którego po prostu musi wyjść. A jeżeli Massimiliano Allegri z tego nie wyjdzie, no to złożony problem Juventusu może piętrzyć kolejne problemy. W 8 punkcie muszę zrobić taki rewind do pierwszego, bo powiedziałem, że tam Davide Ballardini już z urzędu jest typowany do zwolnienia przez Enrico Preziosiego w Genoi. No Genoa naprawdę źle zaczęła ten sezon, bo naprawdę natracili sporo bramek. Nie wyglądało to dobrze. No, Scagliari wrócili do meczu i to wydawało się, że będzie scementowanie tej drużyny, tam tych nowych nabytków, że to będzie wyglądało fajnie. Na razie Genoa ma 3 punkty, no ale mieli trudne spotkania, to nikt im tego w ogóle nie będzie wyciągał. Ale Davide Ballardini walczy o posadę, bo do meczu z Romą jest jeszcze 7 innych kolejek. Po kolei Hellas, Salernitana, Sassuolo, Torino, Spezia, Wenecja, Empoli. Optymistycznie mogliby zdobyć nawet w tym zestawieniu 18, może 15 punktów. Ale tak 10, 11, 12 będzie optymistycznym wynikiem. No będą mieli wtedy 15 punktów i spory margines błędu, bo potem zaczną się mecze trudniejsze. Ale Genoa w tym sezonie te drugie karaluchy, o których, no drugie oczywiście po Udinese, mają szansę na to, żeby utrzymać się w lidze, no bo utrzymanie oni mają, słuchajcie, z urzędu. A problem Genoi jest taki, że prezes zobaczy, a w sumie to zmieniamy trenera, no i stabilizacja leży i kwiczy, a teraz Ballardiniego nie zastąpi Juriciem, bo Juric jest w Torino i odcina się od towarzystwa genueńskiego. Punkt 9. To są drużyny pod znakiem zapytania i że naprawdę nie wiem, co o nich na dłuższą metę sądzić, no bo mamy tutaj Sassuolo, Alessio Dionisiego, które zaczęło spoko, nie powiem, że to jest jakiś materiał na to, żeby walczyć o coś zajebistego i w ogóle, ale to może być zjazd względem tego, co robił Roberto De Zerbi. Mecz z Romą pokazał, że oni potrafią atakować, tylko leży wykończenie. No stracili Caputo, no bo trzeba tutaj ogrywać Scamacca i Raspadoriego, bo na tych piłkarzach prawdopodobnie zarobią jakieś pieniądze. Ale cały czas nie mam przekonania do tego, czy właśnie w tym zestawieniu personalnym Sassuolo nawiąże do walki o 8, może 7 miejsce.
Bo jeszcze ten styl jest bardzo ciężki do zdefiniowania i podobny problem mam z Lazio, ponieważ wzięli szturmem Empoli, wzięli szturmem Specję. No i wszyscy już mówili, no Sarismo działa, jest kurde, jest sztos i w ogóle niesamowita ekipa, tam wrócą do walki o czwórkę. No a paradoksalnie dzieje się tak, że przyjeżdżają na Milan i w ogóle nie mają nic do powiedzenia i nie są w stanie nawet przeprowadzić jednej składnej akcji, a Milan ich gniecie przez 90 minut. I tylko słaba dyspozycja strzelecka niektórych zawodników spowodowała, że skończyło się tylko 2-0 dla Rossonerich. No i też z nową miotłą Cagliari nie udało im się wygrać, wynik 2-2. I tak, no niby Sarri to ogarnął, niby wprowadził swoje schematy, ale doskonale wiemy, że Sarismo też będzie potrzebowało trochę czasu. No i generalnie sami widzicie, no to jest niby fajnie budowana drużyna, niby to wszystko zaczyna wyglądać spoko, low costowo. Ale jest więcej znaków zapytania, aniżeli tego, czy to jakoś wygląda, no i po prostu ciężko się wypowiedzieć o tych zespołach na ten moment. Bo raczej to pójdzie dobrze, tylko nie wiem na jaką skalę, czy to będzie drużyna, która wpadnie i z miejsca będzie łoić wszystkich, czy to będzie drużyna mocna na te zespoły, z którymi po prostu, jak to się mówi, wygrywa się trofea, wygrywa się miejsce w tabeli, a czołówka ich będzie kopać. Może być tak, może być zupełnie inaczej. I punkt 10, no było już o czołówce, było już o niektórych takich przygotowaniach i w ogóle. To teraz ja muszę zerknąć na coś takiego. Czy to zestawienie personalne Romy, no co, wiadomo, no, mecz z Lasem Verona każdemu mógł się przydarzyć. No przegrali 2-3, zdarza się, okej. Okay. Ale czy ta drużyna na dłuższą metę będzie w stanie walczyć o top 4? Słuchajcie, z takim blokiem defensywnym nie, no bo Jose Mourinho moim zdaniem, kiedy widzi taki piłkarz jak Ibanez czy Mancini, to powinien się na wejściu przeżegnać nogą i pomyśleć sobie, że tutaj trzeba czekać albo na Smallinga, albo jeszcze coś innego wymyślić, bo tam cyrki są na każdej możliwej płaszczyźnie. Bo o ile z przodu to wygląda nieźle, tak Mourinho, który zawsze lubił mieć szczelną defensywę, lubi mieć to wszystko. Brakuje jednego pomocnika i brakuje po prostu lidera w obronie i panowie Friedkinowie muszą zadbać o to, żeby Portugalczyk dostał takich zawodników, jakich będzie chciał, żeby po prostu można było walczyć o cokolwiek fajnego w tym sezonie. No bo Roma niby celuje w powrót do top 4. Kadrowo to jest drużyna numer 5-6 w tym momencie. Niektórzy nawet mówią, że 7, a można szukać różnych takich dziwnych analogii. Z przodu wygląda to nieźle, Pellegrini gra koncertowe zawody, Tammy Abraham świetnie się wpasował w Romę. Mourinho zdaje się ogarniać i zdaje się już robić to z czego jest najbardziej znany. Ale nie mam przekonania do tego, czy na dłuższą metę z tą defensywą i z dosyć krótką kołdrą pod jakąś Piroma będą w stanie to utrzymać, no bo pamiętamy w zeszłym sezonie, oni przez długi czas zajmowali nawet trzecie miejsce w tabeli i do końca rundy jesiennej wyglądało to top za Fonseki. Dopiero później, jak już padło przy okazji derbów, no to padło całkowicie i się nie odkręcili do końca sezonu, no dobrze, dobre tyle dla nich, że derby wygrali. I to by było, słuchajcie, tyle na dzisiaj. Dajcie znać, co sądzicie na temat tego, co się działo, na temat tego top 10 wydarzeń w serii, chociaż no nie nazywam tego top 10, bo to po prostu takie luźne przemyślenia na to, co się dzieje w tym momencie w lidze włoskiej. Ja już zapraszam na piątek, bo z Olkiem będziemy się bawili w fajną grę, znaczy będziemy mieli dwa materiały rozrywkowe na najbliższe dwa tygodnie, bo czekamy, aż Michał wróci z Bliskiego Wschodu i łaskawie nagra Tier Maker. I generalnie mamy fajny pomysł na rozrywkę na piątek i na, możliwe, że na wtorek nawet zrobimy, chyba że nie będzie się nic złego działo. Dajcie znać, co sądzicie, dajcie znać, czy macie jakieś fajne pomysły na formaty, bo ja wymyśliłem sobie jeden fajny format, tylko dopóki nie wyposażę się w green screena, to nie ruszymy, ale mamy naprawdę coś kiełkuje w tej łysej czaszce. Trzymajcie się cieplutko, ciao!